Tak, filmów z rozrusznikami to tam jest od groma w sieci, więc co znajdziecie. Natomiast nie ma nic do C1, do Aygo i do 107 w dieslu. Jak wiecie, jest u nas ciasno, nie? Więc tak, wyciągacie podstawę akumulatora i to jest wszystko, co potrzeba. Tu jest więcej rozebrane, bo coś innego jeszcze zrobione, będę dolot zmieniał, także nie patrzcie na to. To sobie odciągacie do góry, no trzeba wyjąć pod szybie, ale to tylko z racji tego, że ja chciałem mieć miejsce, żeby to odwiesić, no bo wyciągałem dolot, nie? Co Was interesuje? Interesuje Was tam, gdzie widzicie tą grzechotkę. Postaram się Wam zapalić lampeczkę jakąś. Tam, gdzie jest ta grzechoteczka, o właśnie tam, tam jest jedyna śruba, która Was interesuje. Nie wiem, czy ją dobrze widać. O właśnie tam, gdzie jest założona końcówka. To jest jedyna śruba, która jest od tej strony. Całą resztę śrub, bo wyglądają one dokładnie tak, tak wygląda rozruszniczek. On jest umiejscowiony w tą stronę, pod autem. Macie dwie śruby, które robicie, że tak powiem, namacanego i odkręcenie plusa minusa. I to tyle. Wyciągacie go, podejrzewam, dołem, bo górą nie ma za cholerę miejsca. Natomiast chciałem Wam pokazać tylko tą jedną śrubkę, bo to jest jedyne, co nas różni od 206 i od 307 tych wszystkich diesli. O, właśnie tam jest ta śrubka. Zobaczę, czy mi się uda tu ostrość złapać. To jest jedyna śrubeczka. Idzie dosyć łatwo, natomiast mówię, no, trzeba trochę rozebrać. Przekładacie sobie między linkami od wybieraka biegów i wchodzi kluczyk, bodajże tam jest szóstka, imbus. Odciągacie, te na dole też są dwie i to jest tak naprawdę więcej rozbierania i maglowania, żeby to wyjąć, niż zabawy samej. Jeszcze jedno ujęcie, tylko z lampeczką mam drugie. O! Tam jest ta śrubeczka. Ej, to jest miejsce, gdzie wisi normalnie rozrusznik. Tu już on wyszedł. I teraz najfajniejsze. W tych wszystkich autach musisz wciągać górą, a my mamy tunel. Wychodzicie tyłem tędy. Tak samo go wkładacie od tyłu, że tak powiem. Obracacie go, przekładacie jedną śrubę od dołu, łapiecie i potem idziecie przekręcić tą górną.